Zakończyła się druga edycja warsztatu dla nauczycieli, którego uczestnicy mieli możliwość stać się aktorami teatru improwizowanego. Brali udział w zabawach, w ćwiczeniach, w grach zaczerpniętych z metody Kisa Johnstona, jednego ze światowych prekursorów teatru improwizowanego, i to doświadczenie będą mogli wykorzystać w pracy z dziećmi i z młodzieżą. Te ćwiczenia można wykorzystać na różny sposób można je wpleść. Jako takie ćwiczenia rozgrzewkowe przed pracą nad tekstem gotowym albo wykorzystać jako bazę do tworzenia własnego scenariusza, mam też nadzieję, że przydadzą się zwłaszcza teraz, gdy nauczyciele mają za zadanie wykorzystać twórczo czas dzieci, które przychodzą do szkoły, do świetlicy. Zapraszam jednocześnie na kolejne edycje. Marta Waldera, aktorka teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie.